Kolejny dzień i dawno się tak dobrze nie czułem. Głównie przez to, co tu się dzieje. No, krótki rękawek. 12 stopni. Ja już przeszedłem w mój standardowy tryb, czyli krótkie spodenki i klapki. I jadę nad wybrzeże, bo tutaj te 12 stopni to jeszcze tak rewelacji nie ma. No jest ciepło, ale czuć chłodek. Natomiast nad samym wybrzeżem ma być 18 stopni, a do wybrzeża mam 20 km, dlatego jadę zobaczyć sobie to francuskie wybrzeże. Parking, na którym stoję, autostradowy płatny, bo chciałem sobie stanąć pod kamerą i pod latarnią, żeby być w miarę bezpiecznym. No jednak ta Francja to... no krążą o niej różne legendy. I wykąpałem się za darmo. Dlatego czasami może się okazać, że to było nawet opłacalne przyjechać tu na ten kawałek autostrady. Zjadę to, zobaczę ile zapłaciłem. Ile będzie, tyle będzie, ale ja już dalej jadę. Bo no jestem ciekawy, no i przydałoby się dzisiaj wjechać do Hiszpanii i kupić internet. Jestem już po płatnościach na bramkach. 1 euro mnie kosztował ten kawałek autostrady. Przejechałem nim jakieś 10 km, czyli no zgadza się cennik, który mówiłem, tak uśredniony. I no co, bardzo tanio. Jak za prysznic i bezpieczną noc za 1 euro, to nie żałuję w ogóle, że tam pojechałem. Dojechałem. Jak tu jest ładnie. Nie, naprawdę. Piękne rzeczy, piękne rejony. Ale zanim to wam pokażę i zresztą sobie też to pokażę, to jedzonko. To samo co wczoraj na kolacji. To jest tak dobry serek, że ja bym mógł to jeść do końca tej podróży, naprawdę, plus ta bagietka, no jakieś to jest takie dobre, no nie wiem, inne trochę niż u nas, mam wrażenie. U nas mi tak nie smakuje, albo to podróż tak zmienia wszystko. No, w każdym razie jem i idę zobaczyć plaże, bo są gigantyczne. Jestem, znowu słońce daje po oczach niesamowicie. Miejscowi się patrzą jak na idiotę, bo oni tutaj chodzą w kurtkach. 15 stopni, a oni tu chodzą w kurtkach. A dla mnie to jest idealna temperatura na coś takiego, na taki ubiór. No nic, no bo patrzę się jak na debila, a ja się popatrzę na te piękne widoki. Bo są cudowne i gigantyczne, szerokie plaże. Tu muszę puścić komara. Jak wrócę, to puszczę tu komara. Niech sobie polata coś nagrać. Piasek fajny. Plaża taka typu włoskiego, ja to nazywam, czyli no wielka, gigantyczna, piaszczysta. Ale ten piasek jest taki, no widzicie, z drewienkami, ze skamyczkami. Jednak nasz piasek nad Bałtykiem to jest klasa w porównaniu do tych piasków za granicą. Ale czy klasa to tu będzie woda? Tak samo jak u nas piasek? To się wszystko zaraz okaże. Nie no, ładnie to wygląda. Popatrzę tu chwilę. Zapomniałbym o najważniejszym. Klapki już są tutaj. Idziemy sprawdzić, czy woda ciepła. W sensie idziemy, no ja idę. Kurde, nie za ciekawa. Tak będzie miała z 17 stopni, coś takiego będzie. Fajna sprawa. To jest i tak cieplej niż u nas w wakacje, gdzie jak wtedy szukałem tego łańcucha złotego, największego, to prawie 40 gramów, to było 12 stopni wody. I tam ledwo się dało wejść. W wakacje. W pełnym lecie. Nie ma co dalej tu czasu tracić. Jest ładnie, no ale jadę dalej. Jadę dalej. Kurde, jak tak przywieje, to jednak chłodnawo jest. To jednak zwracam honor im w tych kurtkach, że jak tak przywieje, to jest chłodnawo. Mam nadzieję, że już tam gdzieś pod Barceloną to będzie cieplej. Bo tu miało być 20 stopni, a nie 14. Stoję sobie w korku, a jakie tu mają ładne widoki. I jakie dziwne drzewa. Kompletnie nie ogarniam, o co w nich chodzi.
Same kikuty. Plany mi się trochę pozmieniały. W takim sensie, że nie ogarnąłem tego, że dzisiaj jest sobota, a muszę kupić gdzieś tą kartę na internety, bo jutro jest live. I w związku z tym, że jest sobota, to połowa tych sklepów wszystkich jest do 14 i nie mam szans się wyrobić, żeby tam kupić do 14. Dlatego prawdopodobnie będę musiał jechać do Barcelony i tam kupić w galerii. Tam są do 8 do 10 otwarte, tam nie będzie problemu. Tylko, że ominę część plaż. I mam dylemat, czy wtedy startować od Barcelony i jechać dalej. Będę musiał dzisiaj panowskie w Barcelonie sobie zrobić, może coś pozwiedzać Barcelonę. No a później laptop i planowanie dalszej podróży, bo zrobiłem sobie już dokładną mapkę odcinka od granicy do Barcelony. No a teraz się okazuje, że ja to wszystko będę musiał sobie przejechać i prawdopodobnie tam nie poszukam, dlatego muszę robić już dalszą część mapki. Zobaczymy, jak wyjdzie. Najpierw chcę zobaczyć plażę. Zresztą nie ma się co spinać, bo ja się zawsze spinam na każdy dzień, a tu muszę tak bardziej jak Odyn mieć. Niektóre rzeczy po prostu olać i cieszyć się po prostu tym, co się dzieje i się nie śpieszyć. Bo o to w tym chodzi. Tylko, że mnie czas goni, Odyn, a nie te starożnice. Piękne widoki na góry za oknem. A skoro góry, to znaczy, że to jest granica z Hiszpanią. I dosłownie za kilka kilometrów będę już w Hiszpanii. Po 3 dniach drogi. Bardzo nudnej drogi, bo nie było tam nic jakiegoś niesamowicie ciekawego. Ale w końcu jest Hiszpania i chyba pojadę gdzieś tak już do połowy Hiszpanii, bo i tak nie mam tyle czasu, żeby przejechać calutką. A przy okazji, no wiadomo, cieplejsze rejony zahaczę. Espana! Espana! Podoba mi się to, podoba mi się, w końcu jestem. Tylko cieplej by mogło być, 13 stopni. Dobra, nie narzekam, u nas jest minus 3, także i tak jest super. Barcelona, dojechałem, tu już jest cieplutko. W sensie, no, tyle samo, tylko nie ma tego wiatru zimnego. I to, co teraz chcę zrobić, to pójść do tamtej galerii. Tylko i wyłącznie po to, żeby kupić sobie kartę SIM z nielimitowanym internetem za 25 euro. Tak wyczytałem na internecie. I spróbuję to kupić. Ten punkt obsługi ma 1,7 opinię, czyli no taką nie za dobrą. Westfield się galeria nazywa. Ci, co grają w czołgi, kojarzą jako mapę. Zielone, można przełazić. No mam nadzieję, że to tu Google pokazywało trochę dalej, w tamtym budynku mieszkalnym, więc domyśliłem się, że raczej to będzie w galerii. Okazuje się, że tego chyba nie ma, bo powinno być dokładnie tu, gdzie to widzicie, jako takie stoisko z Digimobil, a tu niestety nic takiego nie ma. Czyli chyba trzeba będzie szukać innego punktu sprzedaży. Pójdę popytać w lokalnych sklepach. Jednak mi zawinęli tamto stoisko i nie da się tam nic kupić. Dlatego druga galeria. I tym razem ta jest większa. Tym razem ta jest większa. Tu jakieś dziadostwa do zgniatania. Spróbuję tu znaleźć, odezwę się, no chyba jak już kupię. Google Maps w Hiszpanii chyba tak średnio działa, bo okazuje się, że Digi po popytaniu się w paru sklepach to w ogóle nie jest w tym budynku, co jest zaznaczonym. Jest po przeciwnej stronie, gdzieś dwie ulice dalej i idę szukać. Nie spodziewałem się, że tyle czasu mi zejdzie na szukaniu internetu. Żeby karty nie umieć kupić, to już trzeba być konkretnym mną. A tak właściwie to tutaj nie sprzedają w takim stoisku i trzeba iść do sklepu, który jest gdzieś dalej, który ma karty, bo oni tu nie mają kart. Oni tu zarejestrują kartę, ale jej nie sprzedadzą. I pani kompletnie nic po angielsku nie mówiła, więc średnio zrozumiałem ten hiszpański. Ile mogłem, to próbowałem tłumaczyć tłumaczem, ale z tego, co zrozumiałem, to mam iść do jakiegoś sklepu, gdzie dostałem adres. No i jest on jakieś 700 metrów stąd. To trochę się przejdę. Podoba mi się tu. Naprawdę mi się w Hiszpanii podoba. Niestety moja oferta z nielimitowanym internetem okazała się być tylko contrato, czy tam contrato, czyli abonament. A ja tu abonamentu podpisywać nie chcę, bo i po co? Potrzebuję zwykłą simkę. A na zwykłej simce wszędzie jest ta sama oferta. 100 GB za 20 euro.
maławo, no ale co zrobić, trzeba będzie internet oszczędzać. Tylko że już nie kupuję u nich, tylko u jakiegoś dużego operatora typu Orange. Bo jak wszędzie jest to samo, no to lepiej mieć większego operatora niż mniejszego. Jestem po wizycie w Vodafonie. I co? I nie mają tu kart SIM. Muszę szukać w innym sklepie. Powiedzieli mi po prostu, że w tym sklepie nie kupię, w innym mam kupić. No zwariować idzie. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy oni wciskają kit, bo nie chcę im się gadać po angielsku i wolą po prostu powiedzieć, że nie ma. No ale nie idzie kupić w żadnej sieci karty SIM. Denerwuje mnie już to. Ale nie pozostało mi nic innego, jak poszukać innego Vodafona. Nie powinienem tego robić, no ale czas mnie goni, bo mi zamkną te wszystkie Vodafony i tak dalej. 30 zł poszło. Dzisiejszy koszt dnia jedzenia. Nie tak źle. Od następnego dnia normalne jedzenie. Co to za tragedia się wydarzyła? Pół lakieru mi zeszło, karszerem to mówiłem i musiałem tego nie widzieć. Jakim cudem ja tego nie widziałem do tej pory. No nie, no takie było ładne. Nie no, to jest po prostu niesamowite, co tu się dzieje. Żeby w kolejnym punkcie nie mieli kart SIM, no to od czego jest ten punkt? Bo ja nie rozumiem takich rzeczy. Gdzie ja mam kupić kartę, jak nie w ich punkcie? Nie mam pojęcia. Trzecia próba i to będzie ostatnia próba, jak nie, no to pożegnam się z Vodafonem i idę do Orange. No nareszcie mam. Niestety Orange'a, czyli no chyba najgorszej z całej tej trójki. Przynajmniej według mnie Vodafone najfajniejszy. Movistar też nie mieli i tylko Orange miał kartę. To jest porażka. Po co są salony, skoro oni kart nie mają w kinie? Bez sensu. Dopiero by mieli na przyszły tydzień, gdzieś w połowie. Także no, mija się to z celem. Jest Orange. Znalazłem miejsce, w którym spędzę noc. Prawdopodobnie. Zajęło mi to tylko 1,5 godziny. Niesamowite jest to, co tu się dzieje. Tutaj jest w miarę widno i nie widać porozbijanego szkła. A normalnie w Barcelonie, jak sprawdzałem miejscówki z Park Fortnite'a, to co drugi komentarz jest: okradli mnie, włamali się do środka, wzięli wszystko, weszli oknem i... No co drugi jest taki komentarz, taka opinia. A druga rzecz, to tak jak tu widzicie, nie ma nic. A w centrum gdzieś Barcelony, w centrum, no gdziekolwiek indziej niż tutaj na przemysłówce, to jest jak posypane brokatem. Szkło wszędzie jest wybite, co chwilę jest większa kubka, że widać, że świeże, o, szyba wybita, a ja nie chcę powtórki z wybitej szyby w Mazdzie, dlatego stoję tutaj, tylko nie do końca wiem, czy mogą tutaj kampery stać, bo nieraz jest znak zakazu parkowania dla kamperów, natomiast kwestia, czy to jest kamper, czy to jest osobówka, jak to prawnie interpretować, nie wiem, w każdym razie, no nie będę na pewno spał w Barcelonie, bo się po prostu boję. Jak to jest pierwszy raz mam coś takiego, że boję się gdzieś spać autem. Wypoziomowałem się na krawężniku, żeby być na równo, bo tak to jest skos, a się źle śpi, jak jest skos. No i zobaczymy, najwyżej mnie policja wygoni. Jeżeli mnie wygoni bez mandatu, to pół biedy. Gorzej jak z mandatem. No ale co zrobić? Jednak miałem jakieś takie złe przeczucie co do tamtego miejsca i cieszę się, że je zmieniłem, bo teraz śpię w oświetlonym miejscu na stacji benzynowej. A dodatkowo pod kamerami, także no ktoś by musiał już być kompletnie głupi, żeby okraść mi tutaj samochód. No i to tyle z dzisiejszego dnia. Widzimy się jutro, tylko nie mam pomysłu, co tu robić, bo strach nawet w dzień auto w Barcelonie zostawić. Więc jakiś na plażę. Kusi mnie ta plaża w Barcelonie, bo wygląda bardzo fajnie. Zobaczę jeszcze. Jeszcze raz przysiądę na Google dokładniej. To by było na tyle w tym odcinku. Spałem dokładnie w tym miejscu, już nie zmieniałem potem miejsca i wypadałoby nagrać zakończenie i przede wszystkim powiedzieć, kto zwyciężył w konkursie. W konkursie ostatnim zwyciężył ten oto osobnik, który się teraz wyświetla na ekranie. Standardowo, masz tydzień, żeby się ze mną skontaktować. Przykrótkawy odcinek, miał być z 2 dni, ale wyszedłby powyżej 35 minut, dlatego następny będzie naprawdę ciekawy. Natomiast dzisiaj to wszystko, co dla was mam. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w piątek. Aha, i zaktualizowałem jeszcze listę patronów na samym końcu, bo wam się to należało, a ja tego długo nie robiłem. Także teraz już idzie nowa lista.